GTK Gliwice przegrywa z ACK UTH Rosa Radom 76-84. Po meczu rozmawiamy z Wojciechem Frasiem, skrzydłowym GTK. Trzy dość wyrównane kwarty. Co się stało w tej czwartej? No nie wiem, zabrakło nam, myślę, że dobrej zbiórki, bo przeciwnik 3-4 razy tę akcję ponawiał. W trzeciej kwarcie byliśmy już na plus 10, więc również może trochę dekoncentracja i brak egzekucji zagrywek doprowadziła do tego, że w końcówce no niestety zespół nas pokonał. Do tej pory Rosa dość mocno rozpoczynała swoje spotkania, bardzo dobrze grała w pierwszych połowach, w drugich gorzej. Czy to może był fakt, który was nieco trochę uśpił? Myślę, że nie, bo takich informacji nie mieliśmy. Oni zaczęli z nami akurat 9-0, więc tutaj może ten początek rzeczywiście był lepszy w ich wykonaniu. Ale w drugiej połowie rzeczywiście to my nawiązaliśmy tą walkę, my rozdawaliśmy karty i dopiero w czwartej kwarcie, tak jak mówiłem wcześniej, dopiero w czwartej kwarcie nas przełamali i pokonali. Także no myślę, że należą się gratulacje dla Rosy. Nie było dzisiaj z wami Dawida Morawca, który już w tym sezonie nie zagra. Nie mógł też zagrać Jakub Załocki, był za to Kacper Radwański. Te zmiany na pewno nie wpływają zbyt dobrze na wasze zgranie, prawda? No na pewno, ale to jest sport, zdarzają się kontuzje i wtedy ta rotacja w składzie musi zostać uzupełniona. Dzisiaj pierwszy raz w zasadzie spotkaliśmy się z Kacpem, więc no tak naprawdę wyszedł z marszu na boisko i mieliśmy też drobne problemy, żeby te zagrywki wyegzekwować, kiedy on był na boisku, ale myślę, że skoro się pojawił, to będzie dobrym uzupełnieniem i na pewno z dnia na dzień będziemy się zgrywać coraz bardziej. Trzy spotkania na własnym parkiecie, dwie porażki, to na pewno nie jest rezultat, który was satysfakcjonuje. No nie, bo oprócz mocnego łańcucha mierzyliśmy się tutaj właśnie z Rosą, również z Sielcami. Sielce akurat były zespołem jak najbardziej w naszym zasięgu i wygraliśmy stosowanie, a dzisiaj no niestety zmocniona Rosa nas pokonała. No ale myślę, że następne kolejki też pokażą naszą siłę. No właśnie, przed wami mecz w Prudniku. To miejsce, gdzie na pewno gra się bardzo ciężko, a Pogoń też w tym sezonie prezentuje się dość dobrze. Tak, no Prudnik jest już drugi rok w tej lidze, także myślę, że Frycowe jako Beniaminek zapłacili, a teraz prezentują się całkiem dobrze. Na ich hali się gra ciężko, przychodzi dużo kibiców, ale mam nadzieję, że nawiążemy walkę i też będziemy mogli wynieść stamtąd dwa punkty.